Siemanko, z tej strony Natalia Wrońska. Dzisiaj moim gościem, gościnią, osobą, z którą teraz będę rozmawiać, jest Lilu, czyli wokalistka, raperka, kompozytorka. Dobrze powiedziałam, tak? Chyba póki co wszystko się zgadza. Poza tym gościem, gościową może, nie wiem, poszukajmy. Gościarą, tak po poznańsku mogę powiedzieć też. W każdym razie kobieta wielu talentów, którą mam nadzieję, że dosyć solidnie przepytam z kilku rzeczy, bo jest wiele spraw, które mnie nurtują i możemy lecieć. Talent to wiesz, miał, nie wiem, Beethoven, to tak bym aż takiego mocnego słowa nie używała, może smykałka czy coś. Tam. Wiesz, bez szaleństwa. Dawaj, jedziemy. Dobra, słuchaj, przygotowałam sobie taką ściągawkę, żeby o niczym nie zapomnieć. Najważniejszym pytaniem, które mnie nurtuje już od dłuższego czasu, jest to, kiedy cholera w końcu będzie outro. No już się miksuje, wiesz, ja nie lubię podawać dat, dlatego że potem się okazuje, że one się gdzieś tam rozpływają, a ja też jestem takim strasznie upierdliwym artystą, który ciągle coś tam poprawia, więc, ale już powoli zaczynam wysyłać kawałki do miksu, tylko teraz, no nie wiem, miałam w ciągu 4 dni 5 koncertów, jakoś tak mniej więcej, teraz znowu widzimy się we Wrocławiu i znowu za chwilkę gramy koncert. I po prostu no, nawet nie ma czasu nad tym na spokojnie usiąść, żeby to przygotować i zamknąć. Natomiast już jest ruszona grafika okładki, już w zasadzie wszystkie kawałki są gotowe. No teraz kwestia miksu, masteringu, czyli docyzelowania tych takich szczegółów, prawda? No jak wiadomo, ze szczegółami zawsze najgorzej. No właśnie najtrudniejsza faza przede mną tak naprawdę, wiesz, pisanie kawałków to jest sama przyjemność, a ogarnianie całego tego bajzlu wokół to jest jednak ciężka praca. Wiesz, ja tak pytam o to outro kiedy, bo ono tak naprawdę już było zapowiadane pod koniec 2012 roku, wtedy wyszedł singiel Słodkich Snów i pamiętam, że tam cały czas w opisie pod klipem jest informacja, no, że tam w 2013 roku będzie płyta outro i w ogóle będzie fajnie. No było blisko, no już tak prawie się udało. Ja wiesz, jeszcze mam, ponieważ mam pracę taką zwykłą dla szarych ludzi, czyli śmieję się, że trzeba robić coś dla społeczeństwa jakby, wiesz, przydatnego, a nie tylko śpiewać sobie, więc jakby też trochę praca mnie pochłonęła w pewnym momencie i miałam taką dziurę w życiorysie niestety przez to. Także 3 miesiące trochę spędziłam poza miastem rodzinnym, no i tak kolejna obsuwa, wiesz, kropelka do kropelki i się robi morze. I się zebrało. Słuchaj, do tej pory ukazały się 3 single, które promują tę płytę. Żyć nie umierać. Znaczy nie, może w kolejności. Najpierw było Słodkich Snów, potem Żyć nie umierać. Niedługo potem 33 obroty. I czy coś jeszcze szykujesz, żeby pokazać? Albo w formie, nie wiem, lyric video, tak jak w przypadku 33 obrotów, czy jakiś klip, czy jeszcze jakaś inna forma? No na pewno będzie przynajmniej jeszcze jeden klip. Ja w ogóle, mnie się ta płyta podoba. I to jest niestety bardzo ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ podoba mi się bardzo kawałek z Jareckim, podoba mi się kawałek z Emilią. Chciałabym jeszcze razem z płytą wypuścić singiel taki zupełnie solowy. Piosenka będzie o miłości. Złowieszczy śmiech tu następuje, ale będzie piosenka, powiedzmy, o miłości. Ten singiel chciałabym zrobić jeszcze raz równocześnie z płytą. Już jest mniej więcej pomysł na teledysk, już jest ekipa, która go zrobi. A potem zobaczymy. No, chciałabym bardzo zrobić chociaż takie street video do kawałka z Emilią i może gdzieś złapać Jareckiego, żeby do numeru z nim ewentualnie też zrobić singiel. Wiesz, pomysłów to ja mam mnóstwo, naprawdę mam mnóstwo pomysłów, tak samo jak mogłabym naprawdę teraz ci od razu powiedzieć, ile mam pomysłów na różne płyty, że chciałabym płytę w takim klimacie zrobić, w takim klimacie, w takim, a potem się okazuje, że po 3 kawałkach na taką płytę po prostu jest ściana i koniec, także. No, czas niestety ogranicza, więc tyle, ile się chce zrobić, nie zawsze można. To jest trochę kwestia czasu, a trochę kwestia pokładów kreatywności. No, każdy ma jakąś tam skończoną i liczbę tych, nie wiem, szarych komórek, czy cokolwiek, jakby to nazwać. W każdym razie
no nie zawsze tej kreatywności starcza potem, tak? Wiesz, ja też różne inne rzeczy w życiu robię, więc potem się okazuje, że nie tyle, często brakuje czasu, ale również brakuje czasami, wiesz, tego motoru napędzającego jakby, no. Okej. Okay. Wspomniałaś, że planujesz zrobienie street video z Emilią. Wspomniałaś, że w którymś z kawałków jest Jarecki. Wiemy, że też będzie Zeus na tej płycie, no bo już singiel sobie hula. Kto jeszcze? I szczególnie mnie interesuje ten damski wątek, nie ukrywam. No to jeśli chodzi o damski wątek, to ja takie swoje małe marzenie spełniłam. Zawsze chciałam nagrać kawałek z Achą T, z Asią Tyszkiewicz, taką legendą tak naprawdę damskiej sceny ze Szczecina, która już od wielu lat nie rapuje, natomiast jak do niej zadzwoniłam, to powiedziała, no przecież ja nie rapuję. Mówię, ale to co, nie tęskni ci się trochę? No trochę mi się tęskni, to spróbuj. Słuchaj, napisała, w tym kawałku też będzie Ania Sól, będzie wdowa i w refrenie jest Marika. I wiesz, Aśka napisała zwrotkę i tak mówi, nie, ja muszę ją poprawić, coś nie tak i w ogóle, no dla mnie jest okej, okay, ale spytam dziewczyn. I też jak wdowa usłyszała tą zwrotkę, to mówi, że łza jej się w oku wręcz zakręciła, także Aśka naprawdę dała radę i fajny numer z tego wyjdzie. To będzie taki sentymentalny kawałek? Tak, to będzie sentymentalny kawałek, tak. Bez bicia przyznaję, że będzie to w jakimś tam po części sentymentalny kawałek, ale to nie jest taki, wiesz, sentymentalny kawałek jak... nie wiem, piosenki jakichś pop gwiazdek, tylko jednak my jesteśmy wszystkie baby z charakterem, więc ten nasz sentyment też ma charakterek. Także. Ale taki sentyment na przykład hip-hopowy, że o, wtedy pierwsze kasety, yo, nawijałyśmy sobie. Coś w ten deseń, tak. Jest trochę o tym, że jakby wiesz, wymyśliłyśmy sobie, że pijemy sobie potem na koniec utworu jakby symboliczny kieliszeczek wódeczki i jakby trochę na tym się opiera. I jest kawałek o tym, za co my ten kieliszeczek wódeczki symbolicznie sobie wypijemy. No w takim razie życzę, żeby kieliszeczków było jeszcze więcej ogólnie za całą płytę. Ale wracając do gości, jeszcze z tego, co się orientuje, Tetris i Pan Wangs. Ktoś jeszcze oprócz nich? Tak, to jest drugi kawałek, bo na początku miałam taki pomysł, żeby były dwa kawałki z gośćmi tylko, żeby nie robić producenckiej płyty i miał być to właśnie ten kawałek z dziewczynami, o którym mówiłam przed chwilą i miał być kawałek z kolegami. W tym numerze obecnie są Skorup, Procent, Tetris, SKUBEI i Vankei. Mam nadzieję, że nikogo nie zapomniałam, tam się w ogóle, wiesz, cały czas zmieniał ten skład i tak ktoś dochodził, ktoś nie dał rady napisać zwrotki, coś tam się wydarzało, ale myślę, że tak chyba udało mi się wszystkich raz w życiu po prostu wymienić. Tak. No to generalnie mocna obstawa. Mocna i jest w ogóle zabawny taki breakbeatowy kawałek oparty na pewnym patencie, który sobie wymyśliłam. Jakby, że każdy pisze dwunastkę i ta dwunastka jest skąd jestem, potem co robiłem wczoraj, a potem, że jadę dalej. Okay. Taki. I każdy oczywiście ugryzł ten temat po swojemu, więc jest mega ciekawy naprawdę. Powiedziałeś, że on będzie taki breakbeatowy bardziej, a z tego co czytałam, to właśnie brzmieniowo autor ma być takie mega klasyczny, wiesz, 90 bpm, sample i tak dalej, ale to rozumiem, że jeszcze sobie poszalałaś gdzieś tam generalnie. To znaczy, wiesz, no breakbeat też jest dla mnie jakimś tam klasycznym jednak. Jednak jest też, się zawiera w tej klasyce, ale oczywiście nie powstrzymałam się i jeden z bitów, które przysłał mi BRK na płytę, przysłał mi mnóstwo naprawdę świetnych bitów. Znalazłam tam jeden, który naprawdę ładnie wpasował się w klimat i niestety drugi, który mi się tak spodobał, że nie pasuje w ogóle, ale i tak na niej będzie, więc to będzie taki trochę bonus track pewnie, bo to jest taki śpiewany soulowy numer, taki z bardziej w klimacie CA niż tego outro, które powstaje właśnie. Okej, czyli nadal będzie łączenie jakichś tam różnych rzeczy, do czego nas przyzwyczaiłaś. Bardzo się starałam tego nie robić, bardzo się starałam, ale niestety mam po prostu za dużo fascynacji muzycznych, wiesz, od folku po prostu po dubstepy, jakieś tam wszystko. I to wszystko chciałabym w jednej, piosenkę aktorską ostatnio przecież, więc chciałabym to wszystko w jednym miejscu jakoś tak zebrać. A piosenkę aktorską to pewnie przez Panny Wyklęte i Morowe Panny, domyślam się.
Tak, dokładnie tak. To są bardzo emocjonalne koncerty, bardzo takie przesycone prawdą i a nie chcę tu patetyzować, bo to jest projekt patriotyczny i ktoś może potem źle odebrać, że to jest takie, wiesz, wzniosłe i tak dalej. Nieprawda. Nagrywaliśmy ostatnio DVD, dwa DVD w zasadzie, i do Panien Wyklętych, i do Panien Morowych. I była taka ekipa koncertowa po prostu. Ludzie tam skakali na tych numerach, wiesz, tu połowa towarzystwa w garniturach i krawatach, a druga połowa, wiesz, w brodaci z tunelami w uszach, wiesz, i jest ogień totalny, także nie jest to projekt, w którym można się spodziewać takiego daleko posuniętego patetyzmu, tak? Są też kawałki, które łapią za serce, ale generalnie to jest naprawdę z powerem projekt, także. Ale co, ta piosenka aktorska może faktycznie kiedyś uda ci się to zrealizować? No, chętnie, wiesz, ja tak się zastanawiam, co ja będę robić, jak dorosnę, bo nadal mi się to... Piosenkę aktorską. No właśnie, wciąż mi się to nie udało, więc jeszcze nie przeszłam na tą drugą stronę tęczy, że tak powiem, ale się tak zastanawiam cały czas, co ja będę robić, jak ja w końcu dorosnę i tak myślę, że może by trzeba było pomyśleć też o jakichś poważniejszych zajęciach niż tylko... rapowanie. Śmieję się oczywiście, rapowanie może być jak najbardziej poważne i jest mnóstwo artystów, których cenię i których ceni, nie wiem, moja mama na przykład, tak? Więc... A kogo ceni twoja mama? No, przekonałam ją do Łony. Tak, myślę, że to jest jeden z artystów, których trzeba puszczać starszemu pokoleniu, bo ma bardzo wiele do powiedzenia również w tematach takich, w których oni się są w stanie odnaleźć. Wracając jednak do Lilu, no bo tobie jest poświęcony przede wszystkim ten wywiad. Tak jak wcześniej powiedziałaś, autor raczej jakiegoś specjalnego deadline'u sobie nie dajesz, bo wiadomo, dużo rzeczy może się poprzesuwać. W międzyczasie, kiedy to takie oczekiwanie na autor narastało, pojawił się mixtape, naturalna kolej rzeczy. I mnie to tak bardzo ciekawi, jak w ogóle skąd, bo nagle ogłosiliście, że będzie mixtape i mixtape się pojawił i zaczął sobie hulać. No bo to był właśnie jeden z tych patentów, w jaki się robiło rap jeszcze przed rokiem 2000, czyli taki, wiesz, absolutna zajawka, absolutny po prostu jest pomysł, robimy, leci i w ogóle to się samo, wiesz, wszystko nakręciło, wszystko się samo zrobiło i było, i nie było żadnego cierpienia w tym typu właśnie, o, trzeba poogarniać tyle rzeczy, jakieś okładki zrobić, w ogóle ten projekt to tak, wiesz, poszedł, wszedł. Też nie ukrywam, że było to trudne w jakimś tam stopniu, ale to była ta trudność, która sprawia mi przyjemność, czyli to układanie tych słów, puzzle i tak dalej. No bo teksty nawiązują przecież do oryginałów bardzo dokładnie. No właśnie o to chodzi, że tam, wiesz, to była taka zabawa i to była najcięższa praca przy tym, bo tak naprawdę równie ciężką pracą jest jakby wymyślanie tematów, kawałków. Nie chciałabym tego tak strywializować, ale jakby dojście do tego, o czym ja mam dzisiaj, wiesz... o czym ja w zasadzie mam dzisiaj coś do powiedzenia. A tutaj dzięki temu, że się opierałam na tych tekstach amerykańskich, to ta jedna rzecz poszła w odstawkę, więc nie było potrzeby się zastanawiać, co ja mam dzisiaj do powiedzenia, tylko to jest luźne, zabawowe, wiesz. Aczkolwiek jestem bardzo dumna z niektórych wersów i w ogóle tam przełożenie tych, wiesz, oldschoolowych tekstów, gdzie nie było czegoś takiego jak rymy podwójne, cokolwiek, to przełożenie ich tak na polski, powiedzmy, i zrobienie z nich czegoś, co będzie miało jakąś wartość liryczną, to była naprawdę mega zabawa. Ale było słychać, że to tak sprawia ci mega frajdę. Moje wrażenie było takie, jak odsłuchałam ten mixtape, to było tak, że aha, dobra, Lilu miała tutaj ułożone bity, weszła do studia, nagrała i tyle. I tak faktycznie było? Trochę tak, ale też w ogóle dążyliśmy do tego, to już była działka Debeta, że miał brzmieć ten mixtape, jakby był grany na setkę. Czyli w zasadzie tam nie było poprawek w tym miksie DJ-skim, tylko to poszło, wiesz, tak jak by się grało na imprezie, tak jak na takim sound systemie. I myślę, że dzięki temu jest również też jakby ten zabawowy aspekt taki, wiesz, właśnie z tym luzem i z tą zajawką też to podkreśla, to w jaki sposób jest zmiksowany. Będziesz jeszcze, nie wiem, jakoś ten mixtape promowała, czy na razie on sobie wyszedł i generalnie już sobie dajemy spokój i nigdzie go nie pchamy? Nie, on sobie wyszedł, on zaistniał, on się rozszedł i już, no. Czyli już nie, jakby ktoś chciał sobie kupić egzemplarz, no to ma problem. Mamy schowane na czarną godzinę jeszcze kilka, ale to tak między nami, nie? Dobra, to nikt nic nie wie, jak coś. Słuchaj, Lilu,
tak naprawdę outro będzie twoją, jeśli chodzi o Legale, to ma być twoja pierwsza stricte hip-hopowa płyta, no bo wcześniejsze były takie bardzo mieszane, tam był i jazz, i rap, i elektronika, ale generalnie jesteś postrzegana jako raperka, to dlatego, że wszystkie rzeczy, które robiłaś na początku swojej działalności, były właśnie rapowe. Ja bym chciała do tych początków wrócić, bo nie ukrywam, że to mnie ciekawi, bo nie można na przykład w internecie znaleźć informacji na temat tego, jak to było, kiedy zaczynałaś rap. Po pierwsze, to ja bym jeszcze chciała tylko powiedzieć, że ja na przykład uważam osobiście, to jest moje zdanie prywatne, ja uważam, że La była bardzo hip-hopową płytą. Była bardzo rapowa i to kropka. To tylko taka krótka dygresja. A cóż ja mogę powiedzieć o początkach? No pamiętam, że wiesz, też się niewiele już jakieś takie przebłyski, jakieś takie déjà vu, jakieś takie powroty, że pamiętam, że nagrywałam na dwukaseciaku, że sobie robiłam bity z kasety na kasetę, przegrywając jakiś bit i do tego miałam podłączony taki plastikowy mikrofon. Potem jakąś tam swoją pierwszą demówkę nagrywałam na mikrofonie multimedialnym, takim podłączonym do komputera. Pamiętam, że były jeszcze jakieś takie akcje, że miałam dwa komputery i to nie jest kwestia bogactwa, tylko po prostu tak strasznie się bałam o ten, to już tu, sporo później, tak strasznie się bałam o ten nowy komputer, że tylko ten stary był do internetu, więc tam się jakieś strony, coś wczytywało godzinami, ale na przykład rozmawiałam z kimś sobie tutaj przez internet i on mówił, ej, weź nagraj nam refren. I ja wyciągałam taką szufladę z dyskiem, kiedyś nie było pendrive'ów, tylko takie przekładane dyski całe. Pamiętam, też miałam taki podwójny. No właśnie, wrzucałam to do drugiego komputera, jeszcze zanim się mi się wszystko odpaliło, zanim mi się, wiesz, ten, to szłam sobie zrobić herbaty, wracałam, już nagrywałam, potem robiłam mixdown, to szłam, nie wiem, umyć ręce na przykład, bo nie wdawaj mi się w szczegóły, wracałam i już przekładałam od razu i to trwało jakoś, nie wiem, 15 minut w sumie. Mówię, że przepraszam, że nie odpisywałam, ale właśnie nagrywałam ci ten refren. No co ty? Już? Już poszło? No i tak mniej więcej to też tak wyglądało. Ja wtedy rzeczywiście, ale tak naprawdę nie robiłam wtedy nic poza tym, że sobie nagrywałam. Bo też kiedyś mówiłaś, że nagrywałaś tak na początku gdzieś lat 2000 wszystko i wszystkim. Faktycznie kto cię poprosił, a nagraj mi refren albo nagraj mi zwrotkę, to ty od razu siadałaś, to robiłaś każdemu? Tak właśnie to wyglądało. Dokładnie tak to wyglądało. Zero selekcji. Praktycznie zero selekcji. Ale wiesz, wtedy to też było tak, że rap był fajny, bo był rapem po prostu. Nikt się nie zagłębiał w jakieś tam aspekty techniczne, wiesz, to potem dopiero się okazało, że ten rap może być fajniejszy i mniej fajny. Że jak mi jakoś totalnie nie siedział beat, no to nie byłam w stanie do niego nic zrobić. Ale to, tak naprawdę nagrywałam wszystko wszystkim i to szło bardzo szybko, ale tak jak mówię, nie robiłam wtedy nic poza tym. Ja miałam w ogóle rok przestoju, siedziałam w domu, wstawałam o 16, wiesz, oglądałam sobie jakieś, nie wiem, trochę telewizji, jadłam śniadanie i nagrywałam, wiesz, fity po prostu całymi dniami, także. A jak to było z Kadą? Też na takiej zasadzie Kada do ciebie podbiła i o, może nagramy coś takiego, czy to już jednak inaczej to wyglądało? Jakoś nie, może osobiście się poznałyście? Nie, właśnie myśmy się nie poznały osobiście. Poznałyśmy się osobiście później, dopiero kręcąc klip. A pamiętasz, gdzie był kręcony klip? No, oczywiście w Poznaniu. No, a Toronto już jest rozwalone, także wasz klip jest takim, wiesz, historycznym już, nawet można powiedzieć. A ja byłam w Poznaniu tydzień temu, tydzień, no półtora. W poprzednim... Na Pannach Wyklętych. Tak, i właśnie jechałam tam gdzie w tych podziemiach kręciłyśmy i mówię, tu kręciłam i nie wyglądało na rozwalone. Nie, no może ze złej strony patrzyłaś. Może, patrzyłam z góry tym razem. No to naprawdę, klip ma historyczną wartość. No to, och, łezka się wokół kręci. W każdym razie ten projekt to był taki, wiesz, to był też taki spontan. Ja już nawet nie pamiętam, wydaje mi się, że to Kada do mnie napisała, ale ja byłam mega zajarana tym, że ona się do mnie odzywa, więc to jakby nie ma znaczenia, że to, nie, to ona do mnie podbiła, ja nic od niej nie chciałam, nie, wcale nie, absolutnie, ja w ogóle... No Kada w tamtym czasie to w ogóle była taka mega otwarta i też już znana, nie ma co ukrywać. No to było już przecież chyba po singlu z Góralem, tak mi się wydaje, albo gdzieś w okolicach tego singla. Więc jak najbardziej była znana i poważana i ja miałam chyba coś takiego, że ja się wstydziłam do niej napisać, wiesz? Jak ona do mnie napisała, to ja byłam, naprawdę? I z tego się, wiesz, to miał być oczywiście jeden kawałek, a zrobił się z tego, zrobiła się z tego epka cała, no. Bardzo miło wspominam te czasy i bardzo mi się podobała ta płyta i mam do niej wielki sentyment. Chciałabyś jeszcze zrobić w ten sposób album z kimś? No to właśnie mixtape tak trochę powstał, tak na spontanie też, wiesz. Ja też nie zawsze mogę sobie, wiesz, pozwolić na to, żeby coś tam nagrywać na spontanie, bo potem mi się robi jakieś dużo zobowiązań, potem się okazuje, że moja płyta się gdzieś odwleka i to już nie te czasy, że jeszcze trzeba iść do pracy, rachunki popłacić. Nie. No życie.
No więc właśnie, dorosłe życie jakoś tak przytłacza, trochę potrafi zdeptać te projekty takie spontaniczne, ale jak najbardziej, jak się pojawia taka akcja i się wpada na człowieka, z którym się ma tą nitkę porozumienia, no to co się samo dzieje, nie? To jakby ktoś chciał nagrać z Lilu i naprawdę poczuł zajawkę, to są szanse, że ona się zgodzi, jak coś. No, może nie wszystko dla wszystkich, tak jak wtedy, ale jak najbardziej. Jest bardzo wiele fitów, teraz nagrałam ostatnio. Bardzo wiele wyjdzie kawałków z moim udziałem. One się tam jeszcze gdzieś tam trochę miksują, robią, kończą, poprawiają i tak dalej. Ale jak myślę, że jak to wszystko się wysypie nagle do internetu, to się okaże, że to jest z tego druga płyta będzie na przykład, nie? Czyli działasz nadal mocno. Jak najbardziej. Ja po prostu, wiesz, kocham co robić. To jest główny powód, dla którego to jest trochę taka potrzeba i tak trochę jakaś tam część mojego życia, część mojego życia, że ludzie potrafią wstać rano, poczuć głód, więc idą do lodówki i jedzą kanapkę. Ja wstaję rano, zjem sobie tę kanapkę i nadal czuję głód i to się dopiero potem okazuje, że to jest głód do nagrywania na przykład, że akurat mam ochotę coś napisać. Tylko niestety ten głód ostatnio mnie dopada w bardzo nieodpowiednich momentach, na przykład w trasie między Łodzią a Warszawą albo gdzieś w hotelu, gdzie nie mam czasu na pisanie, tylko trzeba się ogarniać na przykład do koncertu, cokolwiek, no i tak. Taka rapowa gastrofaza w najgorszym momencie. No dokładnie, najgorzej. Nie możesz jej nakarmić, wiesz, bo kebabem to za mało. No, nie no, no kebabem słabo, no, następnego dnia może być już kiepsko. Ale słuchaj, porozmawiałyśmy sobie o outro, które szykuje się, miksuje, być może w najbliższym czasie będzie, albo w bliższej perspektywie, albo w dalszej. Porozmawiałyśmy sobie o projekcie z Kadą i twoich początkach, ale jeszcze wisi w powietrzu projekt, który masz zrobić z Emilią. I czy to będzie, nie będzie, bo też już to było zapowiadane we wkładce do CA. Wiesz co, no trochę się to rozbiło też o tą moją płytę, ale myśmy sobie usiadły tak, wiesz, my się z Emilią przyjaźnimy i my w ogóle spędzamy dużo czasu razem. Emilia jest moją hype-manką również na koncertach moich. I usiadłyśmy sobie po prostu, wiesz, przy też jakimś dobrym drinku i sobie postanowiłyśmy, obiecałyśmy to sobie, że ta płyta musi się zrobić. Czy ona będzie później, czy ona będzie wcześniej, czy ona będzie jeszcze modna, czy już nie modna, czy cokolwiek. Jakbyśmy zaczęły pisać, nam się trochę to rozbiło o producenta. Szukamy producenta, halo. Szukamy super producenta, który zrobi dobre elektroniczne bity i będzie się znał na harmonii, będzie potrafił fajnie coś zmiksować i szukamy takiego po prostu człowieka, który nam to ogarnie od A do Z. CV i listy motywacyjne należy wysyłać na adres? Może być info@opal6.com. I gdyby byli jacyś producenci, to oczywiście mogą podsyłać wszystkie produkcje. Tak to mniej więcej wygląda. Myśmy sobie po prostu obiecały, że ta płyta będzie, prędzej czy później, także potrzebny nam jest po prostu jakiś zapalnik też trochę, wiesz, jak ktoś nam przyśle jakieś naprawdę sztosowne bity, to się samo wydarzy, bo my się bardzo lubimy i my mamy jakąś tam swoją nić porozumienia muzyczną i się dogadujemy, więc właśnie brakuje tego, wiesz, to jest to tak samo, będzie płyta na spontanie. Jakbyśmy zaczynały pisać, to my siedziałyśmy, wiesz, po nocach z jakąś cytrynówką lubelską. Ach, product placement, ale cytrynówka? Mm. Może być wiśniówka łódzka, o ile taka taką produkują. W każdym razie siedziałyśmy z, wiesz, jakimś pysznym, słodkim, damskim alkoholem i tyle miałyśmy pomysłów, tyle wymyślałyśmy. Tylko się właśnie trochę to wszystko rozbiło o produkcję, o bity, o to, że to się potem okazało, że to część z tych rzeczy nie brzmi, że to trzeba poprawić, że to już jest nie takie, że ktoś tam nie da sobie rady z aranżem i tak się trochę to rozsypało, nie? Poza tym i też ja muszę zamknąć outro. Jak zamknę outro, to będziemy z Emilią dużo czasu ze sobą spędzać, jeżdżąc na moje koncerty i niewykluczone, że potem, wiesz, być może w zacisznym gronie, w zacisznych hotelikach będziemy sobie dalej pisać swoje super elektroniczne piosenki wiertarkowe, remontowe. Tak, dla wszystkich, z dedykacją dla wszystkich budowlańców. Jak najbardziej. Jeszcze chciałam cię dosłownie o jedną rzecz zapytać. Jeszcze jesteś generalnie osobą bardzo aktywną muzycznie, no bo kończysz outro, potem siadasz z Emilią, robicie projekt Emily Rose, są panny wyklęte. Panny wyklęte, wcześniej były morowe panny. I to jeszcze nie koniec. I to jeszcze nie koniec, bo jest jeszcze projekt Krem. Jest jeszcze projekt Krem, ale jeszcze do tych panien ci dodam jedną rzecz, że już za chwilę już zaczynamy pracę nad projektem Panny Wygnane.
Także i też jest, już się to zapowiada wspaniale. Nie wiem, na ile dużo mogę mówić. Myślę, że to można sobie spojrzeć w internecie, bo też nie chciałabym sprzedać jakichś szczegółów, które jeszcze nie są może oficjalne, ale ja już dużo wiem i strasznie się jaram, że będzie to projekt jeszcze lepszy i jeszcze fajniejszy i jeszcze bardziej z powerem i oryginalny niż te poprzednie. A projekt Krem to jest w ogóle to, jak się tak zastanowię, to ja chyba wszystkie moje projekty robię na spontanie tak naprawdę. Wszystkie rzeczy, w których uczestniczę, to są na spontanie. I Krem to jest, to nie będzie płyta, to jest po prostu, to nawet nie jest zespół. To jest po prostu grupa ludzi, którzy się lubią i chcą sobie po prostu ponagrywać razem i tak to mniej więcej wygląda. I są spontaniczne kawałki i powiem ci, że tak się dobrze bawię z tym towarzystwem, że... No powinnam kończyć jakieś swoje rzeczy, a ja ciągle mam coś jeszcze, a nie, bo miałam do nakrem, jeszcze do dogrania, tą zwrotkę, coś tam. Za chwilę będziemy wypuszczać klip, także warto śledzić. Mhm. Ja tylko dodam, jakby ktoś nie był w temacie, to Krem jest to, no można powiedzieć, taka luźna grupa raperek, które się ze sobą przyjaźnią, lubią i do tej pory, z tego co wiem, no to na pewno... pokazały się w tym projekcie Dziewczyny z Parę Słów, czyli Dore i Fala, pokazałaś się ty, pokazałaś się Mona, pokazała się Madifa i ma się też pokazać w tym najnowszym singlu Mila, Sista Flo, MC Ilo, Gonix. I chyba o nikim nie zapomniałam. No to jest kolejne trudne pytanie, ale tak mi się wydaje, że wszystkie dziewczyny wymieniłaś rzeczywiście. W każdym razie to jest, wiesz, to jest projekt zupełnie otwarty. To nie jest tak, że będziemy wszystkie nagrywać razem, wszystkie kawałki. Ale ten na przykład numer, który za chwilę się pojawi... Albo już się pojawił? Nie, on jeszcze, wiesz co, tam zapowiedź była. Już nie wiem, kiedy wywiad będzie opublikowany. Aha. Albo już się pojawił, no to w tym kawałku jest bardzo dużo dziewczyn, ale to są luźne pomysły. Po prostu wiem, że też jeszcze jest Duśka nasza, która też trochę śpiewa, aczkolwiek... No, u Madify zrobiła ładne chórki na płytę. No między innymi. I właśnie też z Dore mają kawałek i z Gonix, w którym Duśka też się pojawia, ale Duśka nam na przykład ogarnęła ten klip, który się pojawi lub pojawił, zależnie od tego, kiedy wypuścimy rozmowę naszą. No i także Dusia też jest takim dobrym duszkiem naszej ekipy i to jest zupełnie otwarta ekipa. W sensie, jeżeli jakaś dziewczyna chce, wiesz, bo to nie tylko są jakby nagrania przez internet, ale również spotkania towarzyskie, także... Także jakby ktoś ciekawy się nawinął, to ma szansę również się do Kremu, ma również szansę dołączyć do Kremu. No i gwarantuję też, że to jakby nasze spotkania towarzyskie w gronie damskim to nie są takie zwykłe ploteczki przy kawce, tylko naprawdę, wiesz, no ostatnio miałyśmy naprawdę niezłą passę i puszczałyśmy takie strasznie stare hity hip-hopowe. 90s hits? Dokładnie. I po prostu każdy, o nie, jak w ogóle, co ty puściłaś mi? To było naprawdę fajnie. Także nie ma ploteczek przy herbacie, a tamta to się ożeniła z tamtym i ma dziecko z tamtym drugim i w ogóle skandal. Także nic z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy, tylko rapy. Tylko rapy, tak jest. No. Na koniec jeszcze pojawiła się informacja, która być może może zaniepokoić niektórych słuchaczy, że Outro ma być twoją tak naprawdę pierwszą i ostatnią hip-hopową płytą. Mi na przykład zrobiło się strasznie smutno. Mam nadzieję, że to tylko informacja, która jest, nie wiem, chwytem marketingowym, czy tak po prostu, może nie, chwyt marketingowy nie, ale po prostu luźno zostało rzucone i nie planujesz kończyć z rapem, bo jeszcze się dzieje Krem, jeszcze się dzieją inne rzeczy i na pewno jeszcze jakieś rapowe rzeczy po Outro będą. Ja ci powiem tak, no chwyt marketingowy to nie jest, to jest raczej... Nie, bez wyrachowania. Tak, nie, ze mnie to jest tak marny PR-owiec, że naprawdę nie można mnie podejrzewać o takie rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o całą płytę, o całość jakby, o wydawanie płyty takiej stricte z rapem, to tak rzeczywiście chcę zrobić jedną taką płytę od początku do końca, pokazać sama sobie, że potrafię to zrobić świetnie, ale nie chcę się zupełnie odcinać od rapu, więc jak najbardziej, wiesz, będzie sporo fitów, tak jak mówiłam, już sporo jest nagranych, więc myślę, że one się wysypią po prostu na wariata w pewnym momencie. Myślę, że będzie sporo fitów, ale nie chciałabym już mieć na głowie, wiesz, tego wydawania płyt, tego ogarniania i tak dalej, i tak dalej. Jest jeszcze jeden projekt, do którego dostałam propozycję dopiero niedawno, ale do niego jest jeszcze bardzo daleko. Czyli co, nie możemy zdradzić za dużo? No nie możemy w zasadzie nic zdradzić, tylko tyle, że no tak trzeba będzie z rok poczekać przynajmniej na jakieś informacje na ten temat, ale mam taką zajawkę, że to się w głowie nie mieści. Taka zajawka. Będę robić tak poważny projekt, że no bardzo się cieszę, bardzo się cieszę.
No to słuchaj, trzymam kciuki, żeby po pierwsze te, które są otwarte, żeby udało się zamknąć, a po drugie, żeby udało się zrealizować ten, o którym mówisz. Czegoś jeszcze byś sobie życzyła, jeśli chodzi o muzykę, jeśli chodzi o otworzenie? Jak sama sobie mam życzyć, to ja bym sobie życzyła właśnie, żeby mi się udało skończyć jakieś rzeczy, wreszcie skończyć, bo mam strasznie dużo, wiesz, zaczętych i projektów, i kawałków, i różnych rzeczy i chciałabym, żeby mi się to po prostu udało pokończyć i żeby rzeczywiście w końcu ludziom to dać, bo aż mi już jest głupio trochę. Nie no, nie przejmuj się, mam nadzieję, że wybaczą. Też mam taką nadzieję. Dobra. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę. Trochę Cię przepytałam. Pewnie jak sobie odsłucham to wszystko, to pojawi mi się w głowie jeszcze kilka takich żaróweczek, że mogłam Cię zapytać o jeszcze kilka innych rzeczy, ale mam nadzieję, że nie jest to nasze pierwsze i ostatnie spotkanie, także liczę na więcej. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję również i też myślę, że żaróweczki, bo to zawsze tak jest to, że ja też sobie pewnie pomyślę, że zapomniałam o tym powiedzieć. O, mogłam o tym powiedzieć. Także myślę, że możemy się umówić na kolejną kawkę w najbliższej przyszłości. To jesteśmy w kontakcie, jesteśmy w touchu. W touchu.